pan zaskoczyła dorosłość? O, jest, to moi ludzie, cierpienie było słychać w tym głosie, nie? Że... Ja wiem, ale wiesz co, ja zacząłem myśleć, że to dorosłość było przejście, bo jak jesteś dzieckiem, to jest takie dziecko, dziecko, dziecko i nagle podatki! Masz takie, ja pierdziele. Ja tu muszę zostać, tak, do roboty, chuju! Ja tak, będę piek torty, nie! Będziesz pracował z Piotrem, który mówi zagadkami, już tak, ja pierdziele. Masz takie, a mogę wrócić tam do dzieciństwa? Nie. A dostanę coś na drogę? Tak, zaburzenie erekcji. Piotr, coś dla ciebie, wiesz? Ciebie, jeden, ty. Zagadki będzie urządzał. Nie, mnie tak dorosłość dojechała, ja pierdzielę. Ten przeskok z dzieciństwa do dorosłości był tak brutalny, że ja zazdroszczę dzieciom z fabryk z XIX wieku. One wiedziały od razu, na co się piszą. To było zero zaskoczenia, one się rodziły tak, no czas zarobić na pieluchę. Dokładnie, dziecko, wiesz o co chodzi. One nie uczyły się chodzić, tylko od razu chodzić do pracy. A my jak banda lomusów tam, kółko graniaste, koło kanciaste. Jak mnie to do rynku pracy przygotowuje? Zero. A w XIX wieku nie było tam, że czy Ala ma kota, tylko czy Ala ma uprawnienia na wózek widłowy, wiesz? Ala musiała ogarniać. To nie było, my się uczymy liczyć jak lomusy, tam masz 3 jabłuszka, dostaniesz jeszcze 2 jabłuszka, ile masz jabłuszek? 5! A, będziesz piekła torty, a, zrobisz. A w XIX wieku dzieci od razu musiały ogarniać, bo one słyszały, słuchaj dziecko, masz 6 zmian po 12 godzin w hucie. Jak usłyszysz podłoga, to lawa, to znaczy, że z pieca wyjebało, więc uważaj. A dziecko musiało uciekać. Były inne czasy wtedy. Jak ja się dowiedziałem, że nie ma Mikołaja, byłem zdruzgotany, byłem tam płakałem, no nie będzie prezentu. A w XIX wieku, jak dziecko usłyszało, że nie ma Mikołaja, to znaczyło, że kolega z pracy zginął. To było... Ty bierz brawo martwym dzieciom, wiesz co, kim ty jesteś? Koncept dzieciństwa powstał 200 lat temu. 200! Wcześniej dzieci były uznawane za mini dorosłych. To było takie mini dorosłe. Były przesłanki, że oni trochę nie ogarniają, że podchodził jakiś dorosły, tak, słuchaj, mini górniku. Słuchaj, co mówiliśmy o jedzeniu węgla w kopalni? No, że nie można. A ty co robisz? Jem węgiel. Słuchaj, gdzie masz w ogóle kilo? A zgubiłem. Jak można... Dzieci pracowały w kopalniach. To jest fakt. Dzieci pracowały, wiecie dlaczego? Bo było taniej. Było taniej robić mniejsze tunele. Na serio, ci lordowie tam na górze, zrobimy tańsze kopalnie z mniejszymi tunelami. Jak się górnicy zmieszczą? Nie, nie, nie. Dzieci, to był wolny rynek, to... Korwinak o tym się dowiedział, dostał erekcji. To jest ten... Tak, ten poziom, tam Korwin siedzi, a te dzieci miały ubezpieczenie? Nie, żadnego. A jakie były przepisy PHP? Żadnych. Muszę zmienić spodnie. Dzieci pracowały w kopalniach, to mnie tak rozpierdoliło. To jest tak, to, wiecie co było najlepsze? Dzieci pchały wózki z węglem, przez to, że były tak niskie sufity, to nie tylko rączkami, ale też główkami, przez to łysiały. Miałeś łyse 9-letnie dzieci z 7-letnim doświadczeniem zawodowym. Czy wy to rozumiecie? Jakby tu teleportować to dziecko, ja bym miał mu spojrzeć w oczy, powiedzieć, że studiowałem do 24 roku życia. To tak do śmierci, nie. Żyjemy dłużej niż 24 lata. Ja dopiero wchodzę na rynek pracy. Co ty pierdolisz? Ty jarasz, a ty nie jarasz! Był inny czas. Otóż, moi drodzy, kiedyś tutaj chodziły takie plemiona. Były małe plemiona słowiańskie, jacyś tam Polanie, Wiślanie, Koplanie, różni tam tacy sobie chodzili. Natomiast na zachodzie byli Germanie. Germanie trochę bardziej ogarniali. Oni wiedzieli już i jak pisać, i jak kroniki robić, i wiedzieli jak z papieżem się układać, i wiedzieli jak cesarstwo robić. A my Słowianie to co? No my Słowianie to tylko myśmy wiedzieli jak użyć mowy ciała i co, nie? No i jak poruszać tym, co mama w genach dała w zasadzie. No i to...
No ale to wiecie, to też wtedy nie było Donatana ani Eurowizji, to chuja można było ugrać tak naprawdę. No. Więc powstał taki pomysł, słuchajcie, żeby te plemiona, wszystkie słowiańskie, zjednoczyć w jedno takie silne państwo. I tutaj historycy sprzeczają się, kto zaczął jednoczyć te plemiona. Jedni mówią, że Mieszko zaczął, inni mówią, że to Świętopełk zaczął. Ogólnie historycy to się często spierają, kto zaczął. Tu wyjątkiem jest moja historyczka. Ona akurat zawsze mówiła, mnie nie obchodzi, kto z was zaczął. Macie się przeprosić, podać sobie ręce. I musiałem typa z mokrą głową przepraszać za to, że mnie wciskał do kibla chwilę wcześniej i krzyczał jasna z kurwami! Tak jest, tak było, szanowni. Tutaj dla tych z państwa, którzy chodzili do prywatnych szkół, to ja już tłumaczę, otóż jazda z kurwami to po prostu u nas w technikum, jak ktoś się przyuczał na Alfonsa, to po prostu miał 30 godzin tam do wyjeżdżenia z kurwami i potem egzamin miał z tego, co nie? Oczywiście można było sobie dokupić potem jazdy z kurwami, jak się 5 godzin. Oczywiście żartuję, tutaj pan Siwy na pewno wie, że tak naprawdę jazda z kurwami to była taka formacja wojskowa. Moi drodzy, nasza armia, kiedyś my dysponowaliśmy 10 tysięcy piechoty, 3 tysiące jazdy z kurwami. Tak jest, moi drodzy. Cała Europa się bała naszej jazdy z kurwami. To tak trzepot tych kurew tak odstraszał wroga po prostu. Oni uciekali wszyscy. Chrztu nam udzielił biskup. Pierwszy biskup się nazywał Jordan. Możecie kojarzyć do tej pory na jego cześć są produkowane te buty Nike Air Jordan. Tak jest, one są ze skóry pogan robione. Nie wiem, czy wy wiecie. Chrzest przyjęliśmy w ogóle tam okolice Wielkopolski, gdzieś tam Gniezno. To była pierwsza stolica Polski, bo drugą stolicą Polski, moi drodzy, był Kraków. I teraz uwaga, moi drodzy, teraz attention, bo leci do was autentyczna ciekawostka historyczna, żeby nie było potem pisania na kubilecik, że chuju moju, pierdu pierdu, śmichu chichu, a żadnej wiedzy historycznej. To uwaga, teraz leci do was. Autentyk, teraz leci do was autentyczna ciekawostka historyczna. Uwaga, o Krakowie. Moi drodzy, otóż Kraków zbudowano nie od razu. Także, tak, tak, to jakiś czas trwało. To po prostu nie było tak, że oni to zrobili jednego dnia, prawda? Siema, siema wariaty. Wiecie, kto nie powinien się tak witać? Lekarz psychiatryku. To by było nie na miejscu. W sensie nie na miejscu by było, gdyby tam na miejscu się tak witał. W sensie chodzi mi o to, że byłoby to chore, mimo że to szpital. W sensie chodzi mi o to, że byłoby to pojebane, mimo że to wariaty. W sensie chodzi mi o to, że... Nieważne. Cześć, jak masz na imię? Jak? Piotr. A co, już było gadane z Piotrem, tak? Ja nie będę Piotra męczył. Piotr, to jest piękne imię. Chciałem tak nazwać syna, ale zrezygnowałem, bo nie mam dzieci. I... To byłoby dziwne, gdybym mimo wszystko nazwał dziecko, którego nie mam, nie? Piotruś. Przepraszam, nie widzieliście Piotrka? Jest mniej więcej taki jak ja, tylko nie istnieje. Słuchajcie, jak mieć dzieci w tych czasach? Jest pandemia, ludzie umierają na koronę, a wciąż są ludzie, którzy nie wierzą w koronę. I ktoś mówi, człowieku, jak nie wierzysz, ten koleś umarł na koronę. Nie, na coś innego. Na koronę umarł. Nie na koronę. Na koronę. Nie na koronę. Na koronę. Nie na koronę. I jest ten spór i na szczęście jest człowiek, który rozstrzyga ten spór, przychodzi, bada zwłoki i stwierdza, czy na koronę, czy nie, czyli koroner. Od tego jest koroner, żeby powiedzieć. Ale faktycznie, no pandemia, historyczna rzecz. W ogóle mamy historyczne czasy, nie tylko przez pandemię. Nie wiem, czy rejestrujecie wszystkie historyczne wydarzenia. Na początku roku, epokowe historyczne wydarzenie. Jarosław Kaczyński pierwszy raz w historii wziął udział w WOŚP-ie. Bo chciał zobaczyć, jakie to uczucie mieć serduszko. Choćby przez jeden dzień. No ale pandemia jest. Piotrze, ty się szczepiłeś? Czym? Tym, co było. Zaszczepił się tym, co było. Tak, dzień dobry, szczepionka? Nie, mamy wyciąg z ogóra. Nie macie wrażenia, że historycy są jak jasnowidze, tylko odwrotnie? Że nie, jasnowidz mówi, że coś się wydarzy, czekamy, czekamy i tak, kurwa, miał rację.
A historyk mówi, że coś się wydarzyło, patrzymy do książki, kurwa, ma rację. I mnie jasnowidze fascynują i teraz będzie grubsza jazda, proszę was o skupienie. Ukułem taki konstrukt filozoficzny, który nazwałem paradoksem szkoły jasnowidzów. Że jest szkoła jasnowidzów, jest do niej egzamin. Egzamin polega na przewidzeniu wyniku egzaminu. Uwaga, przychodzi typ, tak, dzień dobry, czy pan się dostał? Tak, gratulacje, dostał. To jest jeszcze okej, ale co jak przychodzi inny koleś? Tak, dzień dobry, czy pan się dostał? Nie, no rzeczywiście nie dostał się pan. Czyli zgadł. Czyli się dostał. Czyli powiedział źle, czyli się nie dostał. Czyli miał rację, że się nie dostał, czyli się dostał. Ale wtedy, rozumiecie? I teraz jak macie trudną rozmowę z żoną, mężem, z matką, w domu jesteście przyparci do muru bez argumentów, zróbcie tak, proszę chwilę, weź to rozkmin. I parę godzin macie z głowy i nie ma kłótni. I to jest moja rada, z tym was zostawię, dziękuję bardzo. W czasach prehistorycznych, to jest fakt, cały suchy ląd był ze sobą połączony i tworzył jeden wielki superkontynent. Potem te płyty tektoniczne się rozjechały i trzeba ich było szukać. I czajcie, że do XVI wieku Ameryki i Australii nawet nie było na mapie. I my, Europejczycy, zaczęliśmy odkrywać świat od środka, co jest totalnie pojebane, bo trzeba było zacząć od rogów, tak jak w puzzlach, tak? Po przyprawy trzeba było dymać kawał drogi. Ej, znacie tę akcję, jak na melanżu, skończą się szlugi, no nie, i trzeba iść na stację i nikomu się nie chce? Czajcie, że w XVI wieku, jak skończyły się fajki, to trzeba było po nie zapierdalać za ocean? I jedno się nie zmieniło, zarówno w dzisiejszych, jak i w tamtych czasach, nie wszyscy z tej wyprawy wracali. Ale przynajmniej łatwiej było przełknąć, że tatuś popłynął po fajki i nie wrócił. Wszystkich nas uczono, że Krzysztof Kolumb, wielki odkrywca, Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Gówno prawda! Przypominam fakt, że to wikingowie dopłynęli tam pierwsi. Najbardziej w tej narracji wkurwia mnie to, że on odkrył Amerykę. On kurwa niczego nie odkrył, on się o niej dowiedział. To nie jest tak, że on tam wbił i tam nikogo nie było. Tam normalnie byli Amerykanie. Czyli Amerykę odkryli Amerykanie. I znowu, europejska perspektywa. Wielcy Europejczycy odkryli Amerykę. Nie kurwa. To Amerykanie odkryli Europę, nawet nie ruszając się z chaty. I przypominam, koleś płynął do Indii, więc jakby umówmy się, jak ci po dwóch latach ktoś musi powiedzieć, co w ogóle odkryłeś, to chuja odkryłeś, okej? Okay? Ale przynajmniej podróże były bardziej ekscytujące, no nie, no bo tam płynąłeś w nieznane i podróż była pełna niebezpieczeństw i załogę montowałeś po jakichś szemranych barach. A dzisiaj co? Dzisiaj każdy podróżuje, to nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania i każdy się, co gorsza, interesuje podróżowaniem. I tutaj mała wskazówka dla ludzi na Tinderze. Moi drodzy, lubienie kawy i podróżowania to nie jest osobowość. Niestety to jest osobowość ustawienia domyślne. Wiecie, że to gówno można zmienić, tam można poszerzyć te kompetencje, prawda? I też, dlaczego to jest kurwa informacja pierwszej potrzeby? Czy ty wolisz kawę czy herbatę? Chuj mnie to obchodzi. Czy jakikolwiek związek się kiedyś posypał przez to, że to nie zostało ustalone? Że czajcie to, że... Ty słuchaj, nie możemy się dalej spotykać. Dlaczego? Bo lubimy różne napoje. Kurwa, od kiedy to jest deal breaker jakikolwiek? Nie wiem, jaranie się faszyzmem, koniarstwo, lubienie polskiego reggae. To są deal breakery, a nie kurwa... Coś takiego, no. Już to widzę, jestem na randce, jakaś laska opowiada najgorsze bezeceństwo, sobie jakieś po prostu okropności nie do pomyślenia, że tam, no słuchaj, zapisałem się do ONR-u, kopnęłam dziewczynkę w pizdę, ukąsiłam papieża i tak tego słuchać, masz takie, ty słuchaj, a kawa czy herbata? Każdy hipochondryk, pomijając fakt, że schizuje się pandemią, mega jara się medycyną współczesną. Wszelkie rzeczy, jakby lekarze, operacje, szczepionki, ibuprom. Koleś, który wymyślił ibuprom, powinien za to jebanego Nobla dostać. Masz lek przeciwbólowy, który jest słodki w smaku i możesz wpierdalać jak cukierki. Ja tak robię. I mamy te cuda technologii względem tradycyjnych metod, jakby tradycyjnych metod z przyszłości, z gatunku, że w średniowieczu, jak była dżuma, ludzie wąchali kał, bo wierzyli, że to odstrasza zabrzmione powietrze. I buprom jest lepszą opcją. Inną metodą leczenia dżumy była modlitwa, która nie działa. Chuj! Chuj!
Nie działa. Tu już lepiej kał wąchać. Ja rozumiem, z czego to wynika, że ludzie nie ufają współczesnej medycynie. Nauka poszła za bardzo do przodu. Przestaliśmy rozumieć, co naukowcy do nas mówią. W jaki sposób mamy pojąć fizykę kwantową, jak dla nas kwarki to jest to chrupiące w zupie. Niesamowite. Do tej pory połowa publiczności patrzy na mnie i... A nie jest? Wszystko, co się działo w przeszłości, było pojebane. Nieważne, czy 500 lat temu, czy rok temu. Przeszłość jest chujowa ogólnie, ale są rzeczy, które powinny wrócić do teraźniejszości. I moim zdaniem zawód błazna jest jedną z tych rzeczy. Wiem, że to się nam kojarzy z czymś żenującym, że to były te typy, co były w dzwoneczkach i robiły salta w powietrzu i pierdziały i żonglowiały jabłuszkami. Ale prawda jest taka... Nie jest takie łatwe. Prawda jest taka, że błazen był super poważnym zawodem. Błazen był jedyną osobą w kraju, która mogła legalnie, publicznie zroastować króla i nie był za to ścinany. To byłyby szczelne typy. Francuski błazen Triboulet podszedł do Ludwika XIV, klepnął go w dupę i powiedział: jaśnie panie, najmocniej cię przepraszam, pomyliłem cię z królową. To były harde skurwysyny. I moim zdaniem to musi wrócić, jakby mi się marzy ten zawód. Jeśli tylko zwolni się taka posada, to ja od razu wysyłam CV, żeby zostać błaznem Andrzeja Dudy. To jest z miejsca po prostu. Od razu. Jakaś konferencja prasowa prezydenta, ja tam wskakuję. Yeah. Andrzej śmiecił, żona się z tobą rozwiedzie. Jedyna rzecz, której w życiu nie podpisałeś, to intercyza. Potem podejdę do Andrzeja i klepnę go w dupę. Już tak popatrzy na mnie, co, z Agatą mnie pomyliłeś, a ja nie. Ale nie chcę narzekać też na pandemię za bardzo, bo ona miała jedną pozytywną stronę i to jest nakaz noszenia maseczek. Bardzo fajna sprawa, bo po pierwsze dzięki niemu zacząłem regularnie myć zęby. A druga sprawa, w tych maseczkach możesz robić wszystko. Może być, że dostajesz mandat właśnie od policjanta i... Tylko ważna uwaga, nie robimy tego, jak dostajemy mandat za brak maseczki. Trzeba już na boleśnie przekonać. No i jak myślisz, Piotr, jak ten koń by się znalazł u ciebie w Warszawie? Przyjechałby, kurwa, samochodem, zwierzę transportowe, rozumiecie to? One jadą w tych przyczepach, przecież jak te konie się muszą czuć bezużyteczne, jak widzą te wszystkie auta dookoła. One się muszą czuć jak, kurwa, polska kadra w piłkę nożną, jak się mija z siatkarzami na lotnisku. Ja uważam w ogóle, że największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej jest Rzeczpospolita. Ja się coraz bardziej boję, że jak wyjdę z domu, to zginę. Zwłaszcza jak się dowiedziałem, jakie są absurdy w polskim prawie, jeśli chodzi o posiadanie broni. Nie wiem, czy wiecie, ale w tym kraju możesz zupełnie legalnie posiadać muszkiet. W sensie pistolet, broń czarnoprochową, którą jak dobrze wymierzysz, możesz komuś urwać łeb. Macie to? My się do dzisiaj nie rozliczyliśmy z historią. Nawet nie musisz mieć żadnych jakichś testów psychologicznych, zezwoleń, nic. Jedyne co, musisz ekspedientowi bardzo mocno obiecać, że nikogo nie odjebisz. Ale nie będzie pan strzelał do ludzi? No nie. No to elegancko. Lepiej, możesz w Polsce posiadać armatę. Do mnie się kiedyś przejebali ze scyzorek, a to możesz posiadać rzecz, którą zatapiano statki. Ja się boję, co się będzie działo, jak się polscy dresiarze o tym dowiedzą. To będzie strach na Mazury pojechać, bo się wszystkie ustawki przeniosą na jeziora. Będą wypływać takie łodzie z trzema paskami, dar Seby. A jak oni rozkminią, jak to na golfa zapakować, to będzie strach z domu, wiesz. Patrzysz za okno, a tam kurwa na masce stoi taki kapitan w dresie, ale z żabotem. Ognia! Później się nasze wnuki będą o tym uczyć na historii. Powiedz nam, Karolku, o co chodziło w wielkiej bitwie o ławkę z 2024. I Karolek tam... chodziło o to, żeby pokazać, kto jest kurwa najmocniejszy w Polsce. Nie? Żeby pokazać, kto się liczy, a nie żeby później rozkminiali, kurwa, ten.
O, widzę, że wyryłeś na blachę. Ale za to, jakie by były eleganckie rabunki. Nie? Wziąłby ten muszkiet, tam wszedł do żabki, wymierzył. O, piękna białogłowa, oddaj mi swe dobra, nie opieraj się, albowiem wykurwię ci między ślepia. Prochem czarnym niczym ząb konkubenta mej matuli i padnie legins twój na linoleum. Policja mi nie straszna, albowiem jam jest koniem tego miasta. Czuję, że jestem wam winien wyjaśnienie. Skąd to? Mam taki strój, ponieważ przez ostatni rok żyłem życiem szlacheckim. A jak wszyscy dobrze wiemy, szlachta nie pracuje i ja idealnie w ten trend się wpisałem. Miałem zero roboty przez cały rok, także cieszę się, że wreszcie jesteśmy. Ten strój ma dużo różnych plusów. Jednym z nich jest to, że poprzednią trasę prowadziłem w takim fioletowym garniturze. Nie wiem, czy państwo pamiętają, może ktoś był taki, miałem golfik taki neonowy. Wydawało mi się, że super wyglądam. Wam się wydawało zgoła inaczej? W komentarzach doczytałem, że wyglądałem trochę jak Joker, trochę jak Maska, jak Gwiazdor Disco Polo, jak Taco Hemingway po chemioterapii. Ale najczęstszą odpowiedzią tak był znany, lubiany i ceniony jebany frajer. Więc postanowiłem wam trochę utrudnić jechanie mnie w internecie. W tym roku założyłem na siebie kołpak, kontusz, żupan, hajdawery, karabele. Z tego wszystkiego tylko pas będziecie wiedzieli, jak napisać, a... Co to za pojazd z błędem ortograficznym, prawda? Idź się do szkół i wygrałem. Niestety, kostium ten ma również minusy. Jednym z nich jest to, że mieliśmy mieć trasę w marcu i na marzec sobie go wymyślałem. I to kurestwo jest z zasłon zrobione, jest jakby potwornie gorąco. To już tak jebie. Zastanawiacie się, jak było w XVII wieku? Śmierdziało w chuj, to jest coś strasznego. Oni w tym chodzili cały czas. Jak to uprać? Ktoś ma może pralkę z programem kontusz? Chętnie bym wpadł. Bo nie wiem, jak mam ją uprać. Pewnie wezmę balię, tarę i nad rzeką będę napierdalał jak babcia, no bo nie widzę innego wyboru. Kolejnym minusem jest to, co mi koledzy już uświadomili, że ja już nigdy w życiu nie mogę powiedzieć, że stand-up od kabaretu tym się różni, że my w stand-upie się nie przebieramy. Jakby ta karta została mi dożywotnio zabrana w tym momencie. Nie znalazłem butów. Jakby naprawdę miałem problem, dzwoniłem po teatrach, po zespołach jakichś artystycznych. Nigdzie nie ma takich, kurwa, kajaków wielkich. Ta szlachta takaś mała musiała być. I wpadłem na pomysł, dzwonię do sklepu jeździeckiego. Dzwonię, mówię, dzień dobry, butów szukam. Co macie w rozmiarze 47? Ona mówi, podkowy. Ja mówię, słucham, kurwa. Panie, jak pan ma 47, to na panu powinni jeździć odpierdol się od biednych zwierząt i się rozłączyła. Tego. Jakoś to wytrzymam. Tam widzę pani w okularach. Pani musi się jarać wynalazkami, nie? No tak, by pani nic nie widziała. Ale ja na przykład tak się jaram wynalazkami. Ubrania, to jest tak dobry wynalazek. Na przykład dzięki ubraniom, pani w okularach, pani nie widzi mojego penisa. Nieważne jak stanę, tak stanę pani nie widzi. Tak stanę pani nie widzi. Ma pani okulary, a chuja pani widzi. W sensie, że pani nie widzi. Chociaż wam powiem, że złośliwi to mówią, że nawet bez ubrań nie widać mojego penisa. Ale to moja żona, nie słuchajmy złośliwych, strasznie złośliwa. Ubrania w ogóle to jest tak dobry wynalazek, że dzięki ubraniom ja na przykład nie widzę pani penisa. Tu stanę, nie widzę penisa, tu stanę, nie widzę penisa. Ej, dobra, teraz trochę widzę penisa. To niech go pani kurwa schowa, co tu się dzieje? Będzie mnie rozpraszał. Ja kiedyś w ryja zarobię za te żarty, tak to się skończy. Tego się boję. Kurczę, fajnie, że się jaracie, ale taki jest problem, bo ja teraz mam w materiale taki żart o bumerangu. No i jest przypał, bo go zapomniałem. Ciekawe, czy do mnie wróci. Nie wszyscy złapali tutaj stronę. No kurwa, sobie przypomni, czy... Nie przypomni. Czy ten żart wróci do niego jak bumer... A dobra, teraz kumam, teraz. Wiem, o co chodzi. Mam dla was jeszcze taki na koniec, taki trik, taki myk, taki przekręt na bumerang. Musicie sobie kupić bumerang i wehikuł czasu.
i cofacie się w czasie do wioski, która jest pełna kobiet, ale nie wiedzą, czym jest bumerang. Pokazujecie im taki patyk, one mają, o, to jest dziwny patyk, super, to jest dobra wioska. I mówicie im, słuchajcie dziewczyny, rzucę tym oto patykiem z całej siły, jeżeli uda mi się go złapać, zanim upadnie na ziemię, to coś dla mnie zrobicie. I te laski nie wiedzą, że to jest bumerang i mają takie, uuu, pewnie będzie chciał biec za tym patykiem, no Cwelu, nie dasz rady, wchodzimy w to. I bierzesz ten bumerang, rzucasz z całej siły i stoisz. I one nie wiedzą, co się dzieje, mają naradę. Ty gośka jakoś tak mocno rzucił, nie zaczął biec, tu musi być jakiś trik, tu musi być jakiś trik. Hanka, ty, a może on tak mocno rzucił tym patykiem, bo ten patyk okrąży ziemię. Może to jest ten trik. Hanka ma takie, co ty pierdolisz, ziemia jest płaska. Wygramy. I nagle ten bumerang, bo to jest bumerang, a nie zwykły patyk, zaczyna wracać i na twoich oczach te dziewczyny rozkminiają, co się dzieje. Mają takie, a no tak, bo profil lotniczy ramion tego kija sprawia, że jego ruch wirowy wywołuje siłę nośną do płaszczyzny obrotu, a ponieważ wielkość siły nośnej rośnie wraz z prędkością, no to ciąg wytworzony przez górną i dolną część ramion kija nie jest jednakowy, a ta nierównowaga skutkuje momentem siły, który wywołuje precesję żyroskopową wirującego kija. To jest ten trik! Po czym ci wszystkie przy wodopoju obciągają, bo to jest ten trik. Wielkie dzięki, Warszawa, bawcie się dobrze z trikami. Siema.